Marcin, masz 32 lata, mieszkasz w Świebodzicach, a twoją pasją są podróże po świecie na rowerze. Właśnie wróciłeś z Norwegii. Dlaczego akurat ten kraj? W 2011 byłem w Norwegii i bardzo mi się spodobało. Surowość kraju, taka dzika natura. No i przede wszystkim czystość. Wszędzie jest bardzo czysto. Rzeki, fiordy. Woda jest tak czysta, że na północy można bez obaw pić ze strumienia. I tak też robiłem. Opowiedz o swojej trasie. Jak przebiegała? Zaczynałem ze Świebodzic. To było 25 maja. Dojechałem do Wrocławia. Tam miałem dzień przerwy na uzupełnienie jeszcze, skompletowanie sprzętu. I ruszyłem dalej na po skosie Polski w stronę Suwałek. Następnie przez Litwę, Łotwę, Estonię do Talina. Tam promem do Helsinek. No i później na północ w Finlandii przez Oulu, Rovaniemi, Inari i drogą 92 na Karjaseok, przejście graniczne norweskie. A następnie dalej na północ, na wyspę Magueroa, gdzie się znajduje Nordkap. Później droga powrotna szła głównie drogą E6, aż do, przez Altę, aż przez, do miejscowości Breivik. Tam odbiłem na E10 przez Alandy Zachodnie, Lofoty, do miejscowości O. Wróciłem się do Meskenes na prom. Przepłynąłem do Bodo, no i nadal na południe przez Trondheim ominąłem Oslo od wschodu do Szwecji, Isztad, prom do Świnoujścia. No i celem był, znaczy terminem końcowym miał być Woodstock 14, który się odbywał, ale trasa mi poszła dosyć sprawnie, także dojechałem do Świebodzic na rowerze i dopiero pojechałem na Woodstock. Podróżowałeś około 2 miesięcy. Ile kilometrów przejechałeś? No dokładnie to 47 dni, a przejechałem ponad 6,5 tysiąca kilometrów. Czy było trudno? Łatwo nie było, ale widoki rekompensowały. Pogoda nie rozpieszczała, bo jak dojechałem do Skandynawii, to mogę policzyć na palcach jednej ręki, ile było dni bez deszczu. No i słońca też nie było za dużo. Oprócz pogody, zmiennej pogody, z jakimi trudnościami się innymi spotkałeś? No, najbardziej tylko doskwierała pogoda. Tam miałem małe problemy z rowerem, z napędem. Musiałem go wymieniać. Znaczy, rower odmówił współpracy przed granicą norweską, ale złapałem stopa. Podwieźli mnie turyści niemieccy kamperem do najbliższego miasta i tam musiałem poczekać do rana, aż otworzą sklep. No i kupiłem, wymieniłem części. Jakie wspomnienia pozostaną? Same pozytywne, bo spotkałem bardzo miłych ludzi, wielu Polaków. Spotkałem się z dużą życzliwością. Pomagali, bo i spałem. Udało się spotkać takich ludzi, co mnie przenocowali. Nieraz pomogli taką przysłowiową konserwą. Było bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie. A które z tych miejsc ci się najbardziej podobało? No, najpiękniejsza była północna Norwegia. Nordkap miałem wielkie szczęście, bo tam ponad 360 dni jest mglisto. Ja trafiłem, gdzie było piękne słońce i nie wiało, pod koniec oczywiście. Wcześniej dostałem dosyć ciężko potraktowany przez pogodę. No i piękne są Lofoty, tylko też właśnie pogoda doskwierała. Tam mieszkaniec mówił, że to dosyć zimne lato się zapowiada, także takie miałem szczęście. A spotkała cię jakaś przygoda na trasie? No, każdy dzień był przygodą, jakąś tam walką. Dziennie robiłem ponad 100 km, także cały czas się wszystko zmieniało. Widziałem łosie, dużo reniferów. Fajne po prostu wrażenie to robi na... A też bardzo dużo podróżowałem nocami, bo już w Helsinkach już nie było takiej całkowitej nocy, a im bardziej na północ, to już słońce cały czas było na niebie i najczęściej nie padało w nocy,
Czyli jeździłem tak do 2-3 w nocy, tak się śmiali u mnie w domu, bo napisałem SMS-a, że wyjeżdżam, bo pięknie wyszło słońce za chmur i pięknie świeci, a była to 1:30 w nocy. A jak w ogóle się zaczęła ta przygoda z turystyką rowerową? Znaczy, na rowerze to był pierwszy mój taki dłuższy wyjazd. Wcześniej miałem taki około 900 km do wujka pojechałem, a był taki zakład, czy dojadę. A na rowerze jeździłem codziennie do pracy, do Świdnicy. No i tak jakoś te rowery mi się spodobały. A wcześniej podróżowałem dużo autostopem. Czyli to była taka pierwsza dłuższa wyprawa twoja? Tak, taka długa, tak. Jak się do niej przygotowywałeś? To znaczy, tak jakoś treningów żadnych nie robiłem, tak to co dojeżdżałem do pracy, a sprzęt troszkę tam zacząłem kompletować sobie z takim miesięcznym wyprzedzeniem. Czy dużo potrzeba jest na taką wyprawę? W sumie to nie, bo no, jak ma się rower, ja miałem takie, nie wiem czy to fanaberia, czy ten, ale przyczepka, żeby odciążyć tylnie koło. W pracy mi zasponsorowali tą wycieczkę, tą przyczepkę. Nie wiem, czy chciano się mnie pozbyć, ale musiałem się zwolnić z pracy, żeby pojechać na wyprawę, bo trwała dosyć długo. No ale mam propozycję, żeby wrócić. No, jeszcze rozważam. Właśnie się zastanawiałam, jak pogodziłeś życie właśnie zawodowe z tą wyprawą. Znaczy, no spytałem się, czy dostanę urlop, ale takiego długiego mi nie chciano dać. No to napisałem wypowiedzenie za porozumieniem stron, no i pojechałem. Czy taka wyprawa jest kosztowna? Jak podliczyłem po tych 2 miesiącach, to bez naprawy roweru, bo na części mi jakieś około 600 zł poszło, ale o dziwo, jak ceny w Norwegii są bardzo wysokie, szczególnie na jedzenie, to części rowerowe nie były tak drogie. A reszta mnie wyniosła poniżej 2000 zł, czyli na 47 dni to myślę, że to nie jest dużo. Gdzie nocowałeś? Czy miałeś to zaplanowane jakoś konkretnie? Nie, nie miałem planu, nie miałem nawet trasy dokładnie wyznaczonej, bo dostałem GPS taki turystyczny. No i właśnie ten dzień w sumie, co poświęciłem we Wrocławiu, to był tak mniej więcej na określenie trasy, ściągnięcie map i takiego planu konkretnego nie miałem. Wiedziałem, że pierwszego dnia, jeśli wyjadę z Wrocławia, to chcę się rozbić koło jeziora, koło gminy Warta, jeziorsko, takie ładne jezioro. A dalej po prostu, dokąd miałem ochotę jechać, albo miałem siły, to wtedy rozbijałem namiot. No ale zdarzali się życzliwi ludzie, którzy mi pomogli. Tam właśnie przenocowali, mogłem wziąć prysznic. Mnie bardzo pozytywnie to wspomina. Co daje tobie takie podróżowanie na rowerze? Tą podróż, tak wybrałem się, bo dużo się w moim życiu zmieniło w ubiegłym roku. No i tak jakoś już trochę w pracy mi... Znaczy, w pracy mam bardzo dobrą atmosferę, praca jest fajna. No, tylko, ale jakoś już mi nic to jakoś no, przeszkadzało, jakoś drażniło. No i postanowiłem jakby... Nie wiem, zerwać ze strefą komfortu taką. No i miałem dużo myśli. A taka podróż, jak sam jadę przez 40 ponad dni, no to jest czas do rozmyśleń. I satysfakcja. No jest satysfakcja. Teraz wracasz do pracy. Czy może już planujesz kolejną jakąś podróż, jakąś wyprawę? Czy podróż... No chciałbym jeszcze dzisiaj w tym sezonie pojechać. Nie wiem, czy na rowerze mi się uda, ale może autostopem pojadę. Do pracy... No jeszcze w te lato chyba nie pójdę. A gdzie chciałbyś wyruszyć? Z autostopem bardzo jestem zakochany po prostu w Gruzji. Tam byłem 2-krotnie stopem. Ale myślę nad Albanią może. Zobaczę. A do brata. Brat mnie zapraszał do Monachium, to może tam pojadę na stopa.